Dzisiaj porównamy najlepiej płatne zawody w Polsce i w Japonii. Najpierw statystyki. Średnia krajowa w Polsce to 6857 zł brutto, w Japonii 12,5 tysiąca, czyli dwa razy więcej. Jeśli chodzi o płace minimalne, podobno w Polsce ma wzrosnąć do 3600 zł, obecnie jest około 3000. W Japonii jest to mniej więcej 5181 zł na miesiąc. Jeśli chodzi o ranki najlepiej płatnych zawodów w Polsce, naprawdę bardzo ciężko jest ustalić, które faktycznie rankingi mówią prawdę. Jest dużo rankingów, które pokazują, że ci najwyżej postawieni jacyś menadżerowie, właściciele albo ktoś tam zarabia tyle i tyle, co oczywiście ma się nijak do zawodu, bo jest bardziej oparte o stanowisku. Ale są statystyki, na przykład przeprowadzone przez GUS, Główny Urząd Statystyczny, i tutaj te odpowiedzi bardzo często się zgadzają również z innymi rankingami i dlatego wydaje mi się, że są najbardziej wiarygodne. W Japonii z tym nie było zbytnio problemu, żeby znaleźć takie informacje, ponieważ po pierwsze jakoś były od razu dostępne i bardzo łatwo je znaleźć, a po drugie te zawody nie zmieniają się tak często jak w Polsce. Zaczynamy od końca, tutaj będzie ranking tylko 5 najlepiej płatnych zawodów w Polsce i w Japonii. Na 5 miejscu w Polsce jest Key Account Manager. Według GUS niezwykle dochodowym zawodem jest praca Key Accountant Managera. To doskonała rola dla osób, które ukończyły zarządzanie. Zarobki w tym zawodzie sięgają nawet 14 tysięcy złotych. W przypadku osób zaczynających pracę, średnia pensja na start to około 6 tysięcy złotych, co i tak jest w zasadzie bardzo nieźle. Stanowisko to wymaga bardzo rozwiniętych zdolności społecznych i interpersonalnych, ponieważ waszym zadaniem będzie stały kontakt z najbardziej kluczowymi klientami dla waszej firmy. I funkcja ta oczywiście może być bardzo stresująca, ponieważ macie naprawdę sporą odpowiedzialność na sobie. Oprócz tego przydają się umiejętności negocjacyjne. W Japonii na 5 miejscu znajdują się pracownicy prawni, typu właśnie prawnik, typu doradca prawny. Tutaj zarobki sięgają 27 tysięcy złotych miesięcznie. Aby zostać prawnikiem, należy zdać oczywiście egzamin adwokacki. Uprawnienia do egzaminu adwokackiego mają osoby, które ukończyły szkołę prawniczą lub zdały egzamin wstępny. Do egzaminu adwokackiego w 2021 roku przystąpiły 3424 osoby, a zdały 1421, czyli zdawalność jest na poziomie 42%. Co jest akurat nie tak dużo w zasadzie, biorąc pod uwagę to, że oni faktycznie i tak już się mega uczyli w tych szkołach i na studiach prawniczych, to ten egzamin i tak zdaje niecała połowa. Na 4 miejscu jest inżynier do spraw optymalizacji procesu. To, że inżynierowie potrafią bardzo dobrze zarabiać, to myślę, że już praktycznie wszyscy w Polsce wiedzą. Zwłaszcza w miastach rozwiniętych, gdzie popyt na wykwalifikowanych, dobrze zarabiających pracowników rośnie. Ważna jest znajomość nowoczesnych technologii, ciągle podnoszenie swoich umiejętności. Zarobki na tym stanowisku sięgają nawet 16 tysięcy złotych. W Japonii na 4 miejscu są to specjaliści z zakresu zarządzania, finansów i ubezpieczeń. Czyli jak już sami rozumiecie, to często są po prostu pracownicy korporacji, na przykład właśnie różnych wielkich banków inwestycyjnych czy innych ubezpieczalni. Na 3 miejscu najlepiej zarabiający zawód w Polsce to programista. Patrząc na to, jak bardzo rozwija się branża IT, to w zasadzie nic dziwnego, że programiści oczywiście musieli się znaleźć tutaj w rankingu i to w top 3. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie, a chętni mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Jakie tutaj są zarobki? No programiści zazwyczaj jest coś takiego, że zarabiają kilkanaście tysięcy złotych, chyba że ktoś ma doświadczenie, zna rzadki język programowania, pracuje w dużej firmie, to tutaj przebija ten pułap 20 tysięcy złotych. Osoba, która zaczyna, to jest średnia 7,5 tysiąca, a dla doświadczonych nawet około 20 tysięcy. Mediana w tym zawodzie to 8 tysięcy złotych, czyli połowa programistów zarabia więcej niż 8, połowa zarabia mniej niż 8. Oczywiście zaletą tej pracy jest to, że no IT idzie cały czas do przodu i nie wygląda na to, żeby to kiedyś miało się skończyć, wręcz przeciwnie, dlatego to jest bardzo bezpieczny zawód na ten moment przynajmniej. Programiści, jak i już pracownicy wielu innych zawodów, mają możliwość oczywiście pracy z domu, co jest moim zdaniem mega atutem, a do takiej pracy warto zaopatrzyć się m.in. w dobre biurko. A mówię to dlatego, bo sam pracuję jako analityk danych właśnie z domu i nie mam biurka. Ale dzisiaj to zmienię. Wchodzę na stronę PY Space i poszukam jakiegoś biurka dla siebie. O, to będzie idealne. W zakładce Inspiracje zobaczycie przeróżne wizualizacje pokoi, m.in. dla graczy albo właśnie dla tych, co pracują z domu. Mnie się bardzo podoba taki pokój w stylu home office, a na dole jest lista mebli wykorzystanych w tym projekcie i wszystko można zamówić ze strony pyspace.pl. Dobra, zamawiam to biurko.
No i skończyłem, wcale to nie było trudne. Zajęło mi to może z półtorej godziny, serio. To akurat było naprawdę bardzo łatwo skręcić. No i jak wam się podoba? Dla mnie to biurko jest idealne, bo jest tutaj pełno miejsca. Mieszczą się wszystkie moje sprzęty do nagrywania, do edycji filmików, jak i do pracy zdalnej. I do tego łatwo utrzymać tutaj porządek. Dlaczego? Bo zarówno po lewej i po prawej stronie są bardzo szerokie i głębokie półki. W jednej półce mieszczą się spokojnie dwie torby na laptopy, a i tak jeszcze zostaje sporo miejsca. Tutaj mam przeróżne dokumenty, a po drugiej stronie jest miejsce na przykład na komputer stacjonarny. I właśnie dzięki temu to biurko jest idealne i dla graczy, i dla osób pracujących z domu. Link do tego biurka i profilu PY Space zostawiam w opisie pod filmikiem. W Japonii to jest akurat bardzo ciekawe, wydaje mi się. Na trzecim miejscu najlepiej zarabiający zawód w Japonii to profesor na uczelni. W Polsce jak ktoś ma faktycznie profesora, w sensie wiecie, prezydent wręczył mu tytuł profesora, to też zarabia się około przynajmniej 10 tysięcy złotych. W Japonii jest to 30 tysięcy złotych. Aby zostać nauczycielem akademickim, często przechodzi się z uniwersytetu na studia magisterskie lub doktoranckie w szkole podyplomowej. Rekrutację przeprowadza uczelnia i wydział, w tym uczelnie państwowe i publiczne. W wielu przypadkach, nawet po ukończeniu studiów doktoranckich, nie można od razu znaleźć pracy, dlatego też wymagana jest pewna doza determinacji, aby podążać tą drogą. Również w Japonii ta droga do awansu jest niesamowicie żmudna. W korporacjach też na przykład w Polsce po roku, po dwóch latach już często się awansuje na właśnie Associate 2 na przykład. W Japonii zazwyczaj od 6 do 8 lat, żeby po prostu awansować jeden poziom wyżej. Tutaj jeśli chodzi o profesorów jest tak samo. Liczba wykładowców na uczelni jest bardzo ograniczona i nie można zostać profesorem, nawet jeśli awansuje się płynnie na tej samej uczelni, chyba że zwiększy się liczba katedr lub pojawią się wakaty. Ale bycie nauczycielem i profesorem na uczelni w szkole Japonii ma swoje plusy, choćby takie, że mają długi immunitet. Czyli na przykład w Japonii rozmawiałem z jednym profesorem, który mnie uczył, opowiedział mi o tym, że na wstępie, już przy podpisaniu umowy, profesor dostaje 10 lat immunitetu. Czyli, że jeśli nie przekroczy jakiejś, wiecie, prawnie, nie uderzy kogoś, nie zrobi czegoś naprawdę głupiego, to go nie mogą zwolnić. Typu, będę spać na lekcji, będę się spóźniać na swoje lekcje, wykłady, to z czegoś takiego nie można zwolnić takiego profesora na przykład z uczelni, tylko faktycznie jeśli coś zrobi złego. I to wiecie, z jednej strony jest dobre, z jednej strony jest słabe, oczywiście wszystko zależy, ale w Japonii mimo wszystko są bardziej, powiedzmy, przyzwoici ludzie, nie, że faktycznie często korzystają z tych swoich ulgi czy coś, tylko raczej ci profesorowie wiedzą, że zarabiają dużo, wiedzą, że to jest bardzo odpowiedzialny zawód. Zresztą w Japonii nauczyciel, nie tylko profesor, ale nauczyciel, to jeden z najbardziej szanowanych zawodów. Chociaż i tak to jest trochę zaskakujące, że zarabiają 30 tysięcy złotych. Co na trzecim miejscu w ogóle. Na drugim miejscu w Polsce to adwokat. Adwokaci to od lat bardzo dobrze opłacalny zawód. Nic dziwnego, że znajdują się wśród 5 najlepiej zarabiających w 2022 roku. Średnie zarobki w zawodzie adwokata sięgają około 25 tysięcy miesięcznie. Co ciekawe, średnia zarobkowa adwokatów znacznie zmalała w porównaniu z poprzednimi latami. Jak podaje GUS, z powodu pandemii zarobki spadły nawet o 15%. Mediana w tym zawodzie wynosi 12 tysięcy złotych. A w Japonii jest to pilot. 30 tysięcy miesięcznie. Swoją drogą sprawdziłem, ile piloci zarabiają w Polsce i mega kiepsko. To kilkanaście tysięcy złotych za stacjonowanie na jakimś lotniskach, głównie w Polsce. To jest naprawdę mało, zwłaszcza że na szkolenie wydaje się 200 tysięcy złotych, zanim można ewentualnie po prostu zacząć szukać pracy w jakichś tam komercyjnych liniach lotniczych. 200 tysięcy trzeba wydać, żeby zarabiać kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście, tak wiem, zwróci się to po jakichś latach, no ale to też za coś trzeba żyć, a to kilkanaście tysięcy złotych jest bardzo słabo. W Japonii 30 tysięcy miesięcznie. Aby zostać pilotem, należy ukończyć szkolenie i przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania licencji. Istnieją dwa rodzaje licencji na loty komercyjne: pilotów zawodowych i pilotów przewoźników lotniczych. Piloci linii lotniczych muszą posiadać licencję pilota przewoźnika lotniczego, co jest najtrudniejsze. Oprócz szkoleń w prywatnych szkołach i kolegiach lotniczych zdarzają się przypadki, w których linie lotnicze zatrudniają i szkolą własnych pilotów. I to jest też oczywiście najbardziej pożądane, więc tutaj też ciężko się dostać, ponieważ dużo ludzi właśnie nie stać na to, żeby zacząć przygodę z lotnictwem i czeka, aż może któraś tam linia lotnicza będzie właśnie oferować na przykład, że... Bo teraz jest generalnie duży brak podobno, brakuje właśnie pilotów, więc czasami te linie lotnicze ogłaszają, że tu będziemy potrzebować 3 osoby, nie mamy nawet kandydatów, więc wyszkolimy, zapłacimy za szkolenie i ewentualnie będziemy tam delikatnie potrącać z wynagrodzenia, jak kiedyś się to zwróci. To jest akurat ma sens i też często na to ludzie koczują, dosłownie czekają, sprawdzają, zwłaszcza że entuzjazmów lotnictwa jest naprawdę pełno na całym świecie. I uwaga, na pierwszym miejscu najlepiej zarabiający zawód w Polsce to
kierownik do spraw finansów. To zawód, który obecnie uważany jest najlepiej zarabiający w 2022 roku. Zarobki na tym stanowisku to średnio 30 tysięcy złotych miesięcznie. GUS ustalił na podstawie danych z ostatnich lat, że najniższe zarobki na tym zawodzie to około 14 tysięcy złotych. Co ciekawe, mediana to 18 tysięcy złotych, czyli faktycznie 50% osób zarabia więcej niż 18, a 50% mniej. Z wysokimi zarobkami wiąże się jednak również duża odpowiedzialność. Osoby na takim stanowisku odpowiadają za fundusze i aktywa danych podmiotów, a także bardzo duże inwestycje. W Japonii na pierwszym miejscu najlepiej zarabiający zawód to, jak myślicie? Uwaga! Lekarz. To prawie 40 tysięcy złotych miesięcznie. Aby zostać lekarzem, należy ukończyć uniwersytecką szkołę medyczną, odbyć 6-letnią edukację, zdać państwowy egzamin lekarski i zdobyć co najmniej 2-letnie doświadczenie jako stażysta kliniczny. Wejście na studia medyczne jest wszędzie niezwykle trudne. Nawet po ukończeniu szkoły dalej musisz się uczyć i szkolić. Oprócz pytań dotyczących podstawowych umiejętności medycznych, państwowy egzamin dla lekarzy obejmuje również zagadnienia uwzględniające etykę i prawa człowieka pacjentów. Ponadto, jeśli pominiesz 4 lub więcej pytań związanych z tym, czego nigdy nie powinieneś zrobić jako lekarz, zostajesz od razu zdyskwalifikowany. Jeśli chodzi o top 5 zawodów w Polsce, być może wielu z Was może to szokować, bardzo możliwe, że nie będziecie się zgadzać z tym wszystkim. Ja akurat z mojej perspektywy w zasadzie tutaj nie mam innych zawodów, które mógłbym wytypować, żeby przebiły te zarobki czy coś. Tak jak wspomniałem, są zawody, w których niektóre stanowiska lepiej zarabiają, ale te pierwsze podstawowe nie najlepiej, przez co ta średnia jest taka raczej niespójna. Te zawody wydaje mi się, że mniej więcej nie ma aż takiej wielkiej rozbieżności. Do tego również dowiadywałem się trochę o byciu kontrolerem ruchu lotniczego ostatnio i to też wcale nie jest tak, że oni zarabiają 30 tysięcy złotych miesięcznie, jak w wielu forach można przeczytać. Na początku zarabia się jakieś 3 tysiące złotych, oczywiście w trakcie szkolenia, a później zarabia się tam kilkanaście tysięcy złotych, więc oczywiście wydaje mi się, że może na 6 miejscu znalazłby się właśnie taki kontroler ruchu lotniczego. Tak samo jak zresztą pilot, też w Polsce wcale nie zarabia się tak dużo jako pilot, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że nie ma takiej wielkiej rozbieżności, czyli zarabiałem generalnie kilkanaście tysięcy złotych, ale nie ma aż takich wysokich, nawet biorąc oficera czy biorąc kapitana, nie ma aż takiej rozbieżności, że na przykład powiedzmy, gdyby chociaż oficer zarabiał powiedzmy 15 tysięcy złotych, a kapitan 50 tysięcy, no to ta średnia byłaby właśnie gdzieś tam, na pewno wtedy też ten zawód mógłby się znaleźć w rankingu. Ale kapitan, oficer i wszyscy zarabiają zazwyczaj około kilkanaście, niektórzy troszkę więcej. To akurat jest zawód, w którym więcej zarabia się za granicą. Oczywiście najlepiej w jakichś Emiratach Arabskich, tam latając, to faktycznie jest znane z tego, że można kilkadziesiąt, 50, 60, 70 tysięcy złotych miesięcznie jest w stanie się wyciągnąć. Ale patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to również mnie jakoś mocno nie zaskoczyło, żeby na przykład ten zawód znalazł się w rankingu, jak na przykład lekarz. Niestety też mam znajomych, którzy są lekarzami w szpitalach i wcale dużo nie zarabiają. Uczysz się mnóstwo, musisz dedykować całego siebie, pracujesz niesamowicie długie zmiany i tak końcowo nie zarabiasz wcale tak dużo. Dlatego też jest dużo lekarzy, którzy zarabiają w kilku szpitalach po prostu, żeby mieć te pensje wyższe. No jak sami rozumiecie, też nie można tak liczyć, że ktoś jest lekarzem, ale ma kilka prac. Oczywiście liczy się wypłata z jednej pracy do tych rankingów, dlatego też między innymi tutaj lekarz na przykład się nie znalazł. Moim zdaniem ciekawe jest to, że w Japonii jak się na przykład mówi dziecku, że ucz się, żebyś był prawnikiem, żebyś był lekarzem, bo są w tym pieniądze, to faktycznie ma to sens, ponieważ no w Polsce, tak jak wam wspomniałem, jak ktoś powie dziecku, że ucz się, zostań lekarzem, będziesz z ciebie dumny, będziesz bogaty, nie zawsze tak jest. Teraz często jest tak, że ci lekarze bardziej estetyczni, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale na przykład powiedzmy operacje plastyczne, czy jakieś takie wiecie, bardziej poprawki w wyglądzie czy coś, na pewno zarabiają takie prywatne kliniki znacznie więcej. No i w Japonii jest ciekawe to, że faktycznie jeśli się tam myśli na początku, zwłaszcza jako dziecko, kto zarabia dużo, prawnik, lekarz, pilot, to tak, tak jest w Japonii aż do dzisiaj. Dzięki za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.